Edu Rodzinka zaprasza na filmik Nasza codzienna rutyna. Ja najczęściej wstaję jako pierwsza i po swojej porannej rutynie schodzę na dół, żeby przygotować dzieciom śniadanie. Śniadanie przygotowuję na godzinę 8 i generalnie staramy się o tej porze jeść, ale wiecie jak to jest w edukacji domowej, nigdzie się nie spieszymy, mam tylko taki wyznaczony czas, żeby do 9 wszyscy już zjedli. Choć szczerze mówiąc i z tym bywa różnie. Śniadanie to taki czas na spokojną rozmowę, kiedy mogę powiedzieć dzieciom, jakie zajęcia dla nich przygotowałam, jeśli chodzi o młodszych. Maksymilian mówi mi, jakie ma plany edukacyjne i rozmawiamy po prostu o życiu. Po śniadaniu szybkie sprzątanie, wypełnianie swoich obowiązków, Maksymilian karmi rybki, a Szymon koty i możemy zasiadać do nauki. Tak jak mówiłam, Maksymilian zaczyna od tego, na co ma ochotę i najczęściej jeszcze mówi mi generalnie, czym się aktualnie zajmuje, co bardzo mu utrwala przerabiany materiał. Planuje sobie w tym wszystkim także naukę gry na pianinie. A ja teoretycznie powinnam przygotować wcześniej, ale tego dnia nie wstałam na czas, więc na spokojnie robię sobie kawę, żeby później przygotować młodszym dzieciom materiały, z których będą korzystać w ramach edukacji domowej. Ponieważ jestem na diecie ketogenicznej, piję tak zwaną kawę kuloodporną, czyli kawę z tłuszczem. Tego dnia korzystam z ćwiczeń dla swojego trzecioklasisty, wycinam mu strony i zaznaczam zadania, które moim zdaniem warto zrobić. Przeglądam je, analizuję, bo uważam, że całych ćwiczeń, tych wszystkich części na rok szkolny jest po prostu niepotrzebnie tak dużo. Z języka angielskiego ostatecznie postanowiłam wydrukować zadania ze strony SuperKid, bo jesteśmy na etapie powtórek tego, co robiliśmy w poprzednich latach. I okazuje się, że w edukacji domowej potrzebny jest nóż. Przynajmniej w moim wydaniu. Szymonowi wydrukowałam zadania z angielskiego, ponieważ wpisałam sobie what's your name i proste pytania. I teraz postanowiłam jakby to sobie zrobić, wydrukowałam sobie zadania z SuperKid. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że jakby też jest trochę inaczej w związku z tym, że jak odbierałam książki ze szkoły, to tam nastąpiło trochę pomyłek, czyli jakby koleżanka wzięła mi książkę z angielskiego, nie śpieszy mi się, więc przy okazji ją odbiorę i wzięliśmy trzy książki z jakby ćwiczenia numer 3 i nie mamy ćwiczeń numer 1, więc polski też tak robię bez podręcznika, ale jak wiecie, nie miałam zamiaru robić w ogóle z ćwiczeniami, więc jakoś to tam szyję i póki co się nie przejmuję. Także przygotowanie Szymona polski, angielski, matematyka. Jeśli Tomek będzie chciał się uczyć, to tutaj będzie robił te zadania. Korzystam z matematyki, część druga, klasa pierwsza, ponieważ po prostu została mi i Tomek sobie to robi. Jak widać, z pisaniem u niego słabo, ale liczy całkiem nieźle, także to sobie będzie robił. A jeżeli będzie chciał coś humanistyczno-życiowego, bo tak bym to nazwała, to tutaj mam takie ćwiczenia, które dostałam od koleżanki. Jej teściowa była nauczycielką i takie jej zostały jeszcze z czasów, kiedy sama pracowała, albo może nadal pracuje, a po prostu jej zostały z poprzednich lat, w sumie nie wiem, ale dała nam, że możemy sobie je zużyć i podobają mi się te zadania, są takie proste, spokojnie dla zerówkowicza.
więc tu sobie Tomek może robić. A dla Piotrusia zadania super kit dla 3-4-latków. Jak wspominałam, nie mamy podręcznika części pierwszej, ale sobie można świetnie poradzić z tym problemem, czyli mamy go w komórce. I chociaż mówiłam, że nie będę korzystać z ćwiczeń i z podręcznika, to na razie w tej formie, jaką teraz przyjęliśmy, czyli wybieramy sobie konkretne zadania, to mi odpowiada. O, patrz, Tomek, co ja zrobiłem. Tomek i Piotruś póki co nie byli zainteresowani swoimi materiałami edukacyjnymi. Jak wiadomo, w ogóle nie uważam, że jest to jakiś ich obowiązek. Postanowili układać puzzle, więc układali puzzle, a ja w tym czasie musiałam już powoli zaczynać obiad, ponieważ obiad jemy zwykle o godzinie 12. Często ludzie myślą, że jak ktoś jest na diecie ketogenicznej i wysokotłuszczowej, to je dużo mięsa, dużo tłustego właśnie jedzenia, a mało warzyw. Jest to nieprawda, ja jem bardzo dużo przede wszystkim warzyw zakrapianych ostro oliwą i na tym bazuje moja dieta. Jeszcze trochę. Znaczy nie wiem, musicie sprawdzić, czy jest miękkie. Nie, 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 nie. Nie ma za dużo. To się nazywa szczęście. Zrobiliśmy obiad, dosłownie ściągnęliśmy z piekarni, z tego, z płyty indukcyjnej i wyłączyli nam prąd. Dobra, idziemy jeść. O, no ale przynajmniej masz przerwę obiadową. Obiad! On powiedział co, a ja powiedziałam i włączyli prąd. Czekamy jeszcze na tatę, bo naprawia auto. Nie wiem, czy da radę zejść. Już teraz trzeba to zapewnić. 2 lata po narodzeniu przyszłego prymasa rodzina Wyszyńskich znowu się powiększyła. Przyszła na świat kolejna dziewczynka, Stanisława. Tymczasem na Stusia i Stefek rośli jak na drożdżach. Stefek stał się wkrótce dobrym kompanem, zabrał oraz wniosł skutek. Na Stusia usiadła na łóżku i rozglądała się po pokoju. Jedną ręką odgarnęła zwierzchone włosy z twarzy, a drugą przetarła zaspane oczy, podrapała się w głowę i ospale powiedziała: no to pokaż mi to. Ojczyzna kojarzyła mu się z chlebem. Czy wiesz, Stefku, ile ludzi musi ciężko pracować, aby mogli coś zjeść? Nie na książkę. Po obiedzie czas na siestę, może być z książką, sporadycznie jakaś słodycz po obiedzie do kawki. I tak mniej więcej kończy się nasz taki dzień w edukacji domowej. Następnie rozpoczyna się akcja, wszelkie zajęcia dodatkowe, szkoła muzyczna, piłka nożna i tak dalej, i tak dalej.